Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kamila Burzymowska i jesteśmy na kanale Kwadron, tak jak widać to na załączonym obrazku. Dzisiaj przygotowałam dla Was stacje robocze. O tym, jakie są, jakie mają wymiary, do czego służą, zaraz Wam o tym oczywiście opowiem. Natomiast jest to produkt, który jest niezbędny w salonach tatuażu, aby mogli z niego korzystać tatuatorzy. Zatem mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i zaraz opowiem Wam o poszczególnych produktach. Wszystkie te produkty, które dla Was dzisiaj przygotowałam, coś łączy i coś dzieli. To, co na pewno łączy oba te produkty, to wytrzymała stal, z której są wykonane. Zatem przetrwa z Wami taka stacja robocza wiele lat. Co więcej, jeden i drugi produkt ma kółeczka, dzięki którym możecie spokojnie przemieszczać te stacje robocze po Waszym studiu tatuażu, bądź na przykład na konwenty tatuażu, na które podróżujecie razem ze swoimi stacjami roboczymi. Co więcej, jeden i drugi produkt ma półeczki do Waszego indywidualnego zagospodarowania. No i oczywiście blat roboczy. Jedna i druga stacja robocza ma taki blat, dzięki któremu będzie Wam wygodniej pracować, będziecie mogli wszystko zmieścić, no i Wasza praca również stanie się bardziej komfortowa. Jeśli chodzi o różnice, różnic być może zbyt wiele nie ma, natomiast zacznijmy od jednego prostego faktu. Ta stacja i ta stacja to jest ta sama stacja, natomiast różnią się one kolorem, ponieważ zostały te stacje robocze tak zaprojektowane, są to nasze stacje, nad którymi bardzo długo siedzieliśmy, ażeby wymyśleć to, co będzie spełniało Wasze oczekiwania. A wiemy też, że kolor, w jakim macie urządzone studio, jest również ważny. Zatem stacja robocza również może pasować mniej lub bardziej do Waszego studia bądź do Waszych zapotrzebowań kolorystycznych. Zatem taka stacja występuje w wielu wariantach kolorystycznych. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was klasyczną czarną i zieloną, czyli jest to kolor Army Green. Nasze stacje nazywają się Impala i są mega wytrzymałe. To, co różni tą stację od stacji obok, to na pewno półeczki, które są przymocowane tuż obok stacji. Te półeczki są modułowe, zatem możecie przykręcić je w dowolnych miejscach i na dowolny sposób i zagospodarować je tak, ażeby było Wam jak najwygodniej. Zatem opowiedzmy o niektórych z tych modułowych części. Ta część służy na włożenie paczki rękawiczek, zatem będziecie mieli je pod ręką cały czas podczas Waszej pracy. Są też takie modułowe elementy, w których jesteście w stanie włożyć na przykład w tym przypadku 10 małych farb, bądź w przypadku elementu po drugiej stronie stacji roboczej 8 dużych farb, tak naprawdę tuszów do tatuażu. Co więcej, macie również wnękę i szufladkę. Zatem jest tutaj naprawdę sporo miejsca do Waszego zagospodarowania. Na pewno taka stacja robocza będzie spełniała Wasze wymagania. Jeśli chodzi o wymiary, jest to całkiem spora stacja robocza, ponieważ ma ona wymiary 60x30x80 cm. Zatem możecie sobie spokojnie dzisiaj wymierzyć, czy taka stacja będzie Wam odpowiadała i czy wymiarami również spełnia Wasze oczekiwania. Kółka mają blokadę, to również jest bardzo ważne, ponieważ nie wszystkie stacje robocze mają blokadę na kółkach. Natomiast, jak wiecie, na pewno wielokrotnie jest to bardzo istotne. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to jest lakier, który jest bardzo odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. To również ma wielkie znaczenie, patrząc na taką stację roboczą po latach. W magiczny sposób stacje zamieniły się miejscami, jak mogliście zapewne zauważyć na kadrze. I teraz pojawiła się przy mnie kolejna stacja robocza, która nazywa się Long Lux. Ta stacja robocza już na pierwszy rzut oka różni się wyglądowo przede wszystkim od stacji obok. Ma ona również miejsce na Wasze produkty, które możecie sobie spokojnie ułożyć po boku. Są również trzy
pojemniczki, które również możecie zagospodarować na różne przedmioty, ale przede wszystkim ta stacja robocza ma dużo szufladek, jak widzicie jest ich naprawdę sporo. Co więcej, można takie szufladki nałożyć na nie taki oto blat i zamknąć je, więc taka stacja robocza na pewno spowoduje to, że bezpiecznie będziecie mogli swoje produkty przechowywać i trzymać je pod zamknięciem. To, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o tą stację, to silikonowy podkład. Dzięki niemu rzeczy, które będziecie mieli położone na swoim blacie roboczym, nie będą się przemieszczać i to na pewno również usprawni Waszą pracę i komfort Waszej pracy. To, co różni tę stację, to to, że ta stacja nie ma blokady na kółkach, natomiast nie każdemu jest ona potrzebna. Jest być może bardzo przydatna, ale nie każdy potrzebuje takiej blokady. Kolejnym atutem tego produktu jest przedłużenie dla blatu roboczego, które w bardzo łatwy i prosty sposób możecie zamontować i ten blat roboczy przedłużyć, ażeby jeszcze więcej rzeczy można było na nim położyć. Jak możecie spokojnie zauważyć, ta stacja jest zupełnie innych wymiarów. Jeśli chodzi o wymiary tej stacji, to na wysokość ma ona 94 cm, natomiast pozostałe wymiary są bardzo podobne, bo są to 34 cm do 35. Stacja robocza jest znacznie węższa, ale i znacznie wyższa, więc również jest ona do Waszego indywidualnego zagospodarowania. Mam nadzieję, że ona również spełni Wasze oczekiwania. Zapraszam Was oczywiście serdecznie z tego miejsca do naszego sklepu internetowego, gdzie będziecie mogli zakupić wszystkie te stacje i zobaczyć o wiele więcej produktów, które mamy do zaoferowania na naszej stronie internetowej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam i do zobaczenia.